Od informacji na temat cyfryzacji rozpoczął się konwent wójtów powiatu wieluńskiego. Telewizja naziemna jest od lat obecna we wszystkich gospodarstwach domowych Polaków, natomiast w tej chwili mamy etap cyfryzacji, czyli telewizja analogowa zmienia się w telewizję cyfrową. Ze względu na to, że ten proces jest dosyć skomplikowany, zarówno technicznie, jak i organizacyjnie, wojewoda łódzki powołał zespół do spraw cyfryzacji na terenie województwa łódzkiego. Przewodniczącym tego zespołu jest pani Beata Konieczniak, pełnomocnik wojewody łódzkiego do spraw cyfryzacji. Panie, które są tutaj ze mną, są również członkami tego zespołu. Jest to pani Kinga Kalina i pani Martyna Janasik. Ja w tym zespole jestem również. Nadzoruję cały proces cyfryzacji telewizji naziemnej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, więc urzędy wojewódzkie w całej Polsce, również Urząd Komunikacji Elektronicznej, którego jestem pracownikiem. Proszę Państwa, proces cyfryzacji tak naprawdę rozpoczął się już wcześniej. Nadajniki cyfrowe zostały uruchomione przed kilkunastoma miesiącami co najmniej na terenie całego kraju. W tej chwili mamy przed sobą proces wyłączania nadajników analogowych. Na terenie województwa łódzkiego ten proces przebiega w czterech etapach. My jesteśmy w tej chwili po pierwszym etapie i przed nami jest etap, który dotknie mieszkańców powiatu wieluńskiego w największym stopniu, a czy jest etap 22 kwietnia wyłączenia nadajnika w Częstochowie w Ręczycy. Dzięki telewizji cyfrowej w końcu nie będzie także problemu z odbiorem TVP Łódź. Do tej pory zamiast tego programu niektórzy odbierali telewizję polską Katowice. Kupiłem już ten cyfrowy dekoder, ponieważ tak. Mam stary telewizor, który żal mi wyrzucić, bo się z nim zżyłem. I pewnie będzie działał dłużej niż te nowe. Tak może być. I mam takie spostrzeżenia, że czasami, tak. Jeżeli chodzi o, bo mam ustawione na Łódź, zwłaszcza jeżeli są opady deszczu, taka mrzawka, nie ma sygnału, zupełnie ginie ten sygnał. Nie wiem, czy to tak będzie po uruchomieniu już takim docelowym, czy będę przeklinał, że cyfryzacja niesie mi problemy z możliwością odbioru tych programów, których chciałbym po prostu zobaczyć. Nie wiem, w jakim miejscu... Osjaków, dokładnie. Osjaków. Więc tutaj rozumiem, że próbował pan zarówno na Łódź, jak i na Częstochowę też się kierować, czy nie? Częstochowa odbiera, Łódź nie. No, niestety w pewnych miejscach województwa będziemy mieli taką sytuację, że jednak bliżej będzie nadajnika w Częstochowie i sygnał będzie lepszy. Dodajmy przy okazji, że powyższe informacje na temat cyfryzacji dotyczą wyłącznie odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej, nie dotyczą zaś abonentów pobierających sygnał z telewizji kablowej w wieluńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Pomimo wyłączenia emisji analogowej programów telewizyjnych w całym kraju, będzie on w dalszym ciągu emitowany w sieci TVK WSM. Służby wojewody apelowały także do wójtów, aby przestrzegli mieszkańców przed oszustami. To domokrążcy, którzy oferują sprzedaż dekoderów niezbędnych do odbioru telewizji cyfrowej po rzekomo niższych cenach. Namawiałbym, żeby korzystać z punktów, nawet jeżeli nie w wykonaniu, to przynajmniej w poradzie, z punktów profesjonalnych zajmujących się tymi instalacjami antenowymi, bo prawda jest taka, że na danym terenie taki specjalista, który w tym terenie pracuje, to on wie, jakie anteny doradzić, jaki wzmacniacz zastosować. Stosowanie zbyt dużych wzmacniaczy też naprawdę nie przynosi czasami dobrych efektów. Czasami sygnał może być przesterowany i też mogą być problemy z odbiorem. Co prawda w Państwa powiecie myślę, że ten problem z przesterowaniem wzmacniaczy antenowych nie będzie miał miejsca, bo tu sygnał, bo jesteście Państwo na takim styku zasięgu dwóch nadajników, łódzkiego, częstochowskiego, no i kaliskiego również. Także tutaj myślę, że wzmacniać sygnał trzeba będzie, ale żeby to było robione, że tak powiem, z wyczuciem i zgodnie ze sztuką. To jest bardzo ważne. Na konwencie nie zabrakło także dyskusji o problemach gmin. Ryszard Turek, wójt gminy Ostrówek, rozpoczął rozmowę na temat inwestorów, którzy szukają nowych źródeł energii odnawialnej i coraz częściej chcą stawiać elektrownie wiatrowe w gminach powiatu wieluńskiego. Korzyści jakie wymierne? 20 tysięcy w roku od 4 hektarów. Ja już to liczyłem. Czyli żadne. A jaka przyjemność dla wójta, dla rady, bo musi zbierać wszystkie, nie powiem co. Chciałem tak wywołać ten temat, bo myślę, że on jest istotny. Liczyłem, że też może tutaj Moksko się dołączy, bo jest do przodu przed wszystkimi. Problem wiatraków jest doskonale znany także w gminach Moksko i Wierzchlas. No, w Moksku to jesteśmy na etapie podejmowania uchwały dotyczącej referendum, bo wpłynął wniosek i Komisja rozpatrzyła i w środę ma odbyć się
sesja, która została zwołana w tym celu i na niej Rada Gminy podejmie uchwałę albo odrzuci, bo już są różne głosy, także zobaczymy, przygotowany jest projekt póki co uchwały dotyczącej przeprowadzenia tego referendum. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden szczegół. Mówi się o tych zaczarowanych 500 metrach od domów. Proszę Państwa, do 3 MW to jest kolos, gigant. Jeżeli go postawimy 500 metrów od zabudowy, to ci ludzie, którzy tam mieszkają, widzą go tak, jak on by stał na podwórzu. To są tak gigantyczne konstrukcje i ona naprawdę przeszkadza. Ona fizycznie przeszkadza. Z jeszcze bardziej poważnymi problemami boryka się gmina Pątnów, w której funkcjonuje aż 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Nie obejdzie się bez likwidacji. Rok bieżący już nie pozwala nic zrobić w temacie oświaty, ponieważ minęły wszelkie terminy ustawowe, gdzie mogłoby się coś zmienić. Natomiast rok przyszły na pewno takie zmiany przyniesie. Nie mogę jeszcze, znaczy nie umiem określić, jak to będzie wyglądało, jaki ten system będzie miał charakter. Natomiast będę rozmawiał z wszystkimi, którzy konstruktywnie wniosą coś do tego tematu. Znaczy, że któraś ze szkół zostanie zlikwidowana? Nie będę ukrywał, że tak. Jedna czy więcej placówek? W tej chwili nie odpowiem na to pytanie. Natomiast z demografii wynika, że w gminie Pątnów jest miejsce na 2-3 klasy w danych, 4 w porywach w danych rocznikach. Jacek Różański wziął udział w konwencie, po raz pierwszy gminą dowodzi od 13 marca, bo zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wójt i rada zostali zawieszeni. Ta sytuacja nie poprawiła się od mojego przybycia do gminy Pątnów, minął zaledwie miesiąc. Komisarz nie jest tym człowiekiem, który przywiózł worek pieniędzy, żeby zbawić nagle finanse gminy. Jestem na etapie inwentaryzacji tego, co posiadam. Bardziej pozytywne informacje przekazał nam wójt gminy Osjaków Jarosław Trojan. Trwają starania o to, aby nadwarciański chrzan stał się marką województwa łódzkiego. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten chrzan, który przecież jak wiadomo jest tutaj, my jako tutaj obszar jesteśmy zagłębiem chrzanowym i bardzo byśmy chcieli, żeby ten chrzan zafunkcjonował w świadomości konsumentów, ale również, żeby ten chrzan, który ma specyficzne właściwości zdrowotne, kulinarne, był chroniony, żeby nie można było powiedzieć, że chrzan, który jest w słoiczku i wyprodukowany z chrzanu węgierskiego, to jest ten sam chrzan, który u nas jest uprawiany i który ma te walory, o których mówiłem. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta grupa producentów się zawiązała, żeby po prostu mogła uzyskać to chronione oznaczenie geograficzne, bo dzięki temu wiele produktów w Europie korzysta z ochrony prawnej Unii Europejskiej i dzięki temu plantatorzy, a jak również przetwórcy mogą z tego korzystać i mogą osiągać większe dochody. Dłuższa relacja z Konwentu Wójtów w temacie tygodnia. Serdecznie zapraszamy.